Cześć, dzisiaj opowiem Wam kilka słów o obiektywie Sigma 85 mm 1.4 z serii Art. Na samym początku, co dostajemy wraz z obiektywem? Oczywiście, otrzymujemy nasz obiektyw. Dostajemy również tulipana, który jest w zestawie. Oczywiście, dakielak. Otrzymujemy również pokrowiec, bardzo fajnie wykonany, duży. Jestem z niego zadowolony. Można fajnie w nim przenosić nasz obiektyw. Zacznijmy na początku od jego parametrów. Nasz obiektyw Sigma ma ogniskową 85 mm. Rozmiar filtra. To jest aż 86 mm. To jest dość nietypowy rozmiar, i możecie mieć niestety problem z dostępem popularnych filtrów do waszego obiektywu. Obiektyw ten ustawia ostrość od 85 cm. Posiada on 14 soczewek połączonych w 12 grup, więc jest to naprawdę dużo. Tak naprawdę 3-4 więcej niż u konkurencji. Maksymalna wartość przysłony to 16, oraz liczba listków przysłony wynosi 9. Obiektyw ten nie posiada stabilizacji. Na samym końcu, oczywiście, bardzo duży rozmiar e, oraz waga, która wynosi ponad kilogram. Jest to dokładnie 1130 gram. Aby pokazać Wam, jak to jest duży obiektyw, e, zawsze porównuję go z e, moją malutką 50 1.8 D Nikora. Widzicie, to jest 50, to jest 85 od Sigmy z serii Art, oczywiście. Warto również spojrzeć na, na wielkość przedniej soczewki. No, jest naprawdę. Bardzo duża różnica. Jest to kawał szkła e, bardzo dobrze wykonanego. To trzeba przyznać, że naprawdę e, nic tutaj nie trzeszczy. Wszystko chodzi bardzo gładko. E, wszystko bardzo dobrze spasowane. Nie wiem, czy on jest e, w większości, natomiast jest tu bardzo dużo metalowych elementów. Tak samo mamy oczywiście metalowy bagnet. Warto tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mamy aparat, który nie obsługuje przysłony elektromagnetycznej. Niestety musimy się liczyć z tym, że będziemy mogli robić tylko zdjęcia przy przysłonie równej 1.4. Ja kupiłem ten obiektyw mając jeszcze Nikon D90. W planach miałem kupno D750. No, i używałem go przez jakiś czas z D90, która niestety nie obsługiwała przysłony elektromagnetycznej. Może pokażę szybko, na czym to polega. Z tego, co wiem, w kanonach nie ma tego problemu, ponieważ wszystkie kanony obsługują przysłonę elektromagnetyczną. Chodzi o taką rzecz, że obiektywy Nikora posiadają popychać przysłony. Taki mały tutaj dzinzelek, który podczas przesuwania. Oczywiście otwiera nam przysłonę, możecie to zobaczyć. Natomiast e, obiektyw Sigma nie ma popychacza. E, jest tu zamontowany mechanizm przysłony elektromagnetyczny. E, I nie wszystkie aparaty to obsługują. Warto na to zwrócić uwagę, e, ponieważ możecie się zdziwić jak później podłączycie i nie będziecie mogli zmienić e, wartości przysłony. Przejdźmy do następnej bardzo ważnej rzeczy. Omówiliśmy parametry, jakie posiada, jego dużą wagę i rozmiar, który może nie wszystkim oczywiście pasować. Budowa, jak mówiłem, świetnie wykonane, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. I teraz tak naprawdę najważniejsza rzecz, dla jakiej ja wybrałem Sigma z serii Art, czyli jego rozdzielczość obrazu. Ten obiektyw jest... Jednym z e, najbardziej ostrych obiektywów na rynku. Mówię to z pełną świadomością. E, Miałam obiektywy Nikora, jeżeli chodzi o 85, i zdecydowanie e, Sigma Art jest od niej ostrzejsza. Warto sobie poprzeglądać testy e, i pokazują one, że ten obiektyw jest nawet ostrzejszy. E, przy niektórych wartościach przysłony, nawet od e, Zajsów. Więc no to mówi samo za siebie. Co jest najfajniejsze w tym obiektywie, że przy przysłonie 1.4 możemy śmiało robić zdjęcia i mamy je naprawdę bardzo wysokiej jakości. Dla mnie to jest bardzo ważne, jeżeli wykonuję portrety. Mogę robić śmiało przy przysłonie 1.4. W wielu obiektywach, niestety, tą przysłonę trzeba lekko zwiększyć, żeby mieć odpowiednią ostrość. Natomiast w Sigma Series ART nie ma tego problemu. Oczywiście no, mamy coś za coś, czyli mamy bardzo dużo obiektyw, ciężki obiektyw, natomiast jego rozdzielczość optyczna, jego obraz, jaki generuje, jest naprawdę fenomenalny. Mi głównie na tym zależało. Mogłem śmiało wybrać inne obiektywy, natomiast wybrałem Sigma Series Art, ponieważ po takich wstępnych testach no stwierdziłem, że jest po prostu niesamowicie ostra i, i, i daje mi użyteczny 1.4, i no jest, to, to jest coś, czego po prostu oczekiwałem. Natomiast waga i rozmiar mi zupełnie nie przeszkadzał. Rozumiem osoby, dla których to będzie duży problem, zwłaszcza dla dziewczyn, które po prostu no, podczas dźwigania takiego. Dużego obiektywu mogą mieć naprawdę duży problem. Natomiast ja lubię duże, ciężkie obiektywy, nie sprawia mi to problemu i naprawdę serdecznie polecam choćby do wypożyczenia i zobaczenia, jak się on sprawuje. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak aberracje chromatyczne, dystorsje czy winietowanie, tak naprawdę dla mnie to jest zawsze drugoplanowa rzecz. Jedynie może aberracja może często popsuć nam zdjęcie. Natomiast w tej sigmie nie zauważyłem praktycznie aberracji przy wyższych wartościach przysłony. Jedynie pojawia się ona przy 1.4, natomiast nie jest jakaś bardzo duża. Spokojnie możemy się jej pozbyć w Photoshopie. Tak naprawdę w większości przypadków ja w ogóle nie usuwam tej aberracji, więc można uznać, że jest ona bardzo mała i nie sprawia problemów. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, zupełnie na to nie patrzę. Dystorsji w zasadzie nie ma żadnej w tym obiektywie. Jeżeli chodzi o winietowanie, możliwe, że faktycznie lekkie jest. Natomiast dla mnie to jest nawet zaletą, ponieważ lubię lekką winietę na zdjęciach, zwłaszcza taką naturalną, przy portretach. No i druga sprawa, że możemy tak naprawdę jednym kliknięciem w Lightroomie czy też w innych programach do wywoływania pozbyć się winiety i nie ma z tym najmniejszego problemu, więc nigdy nie uznawałam tego za wadę, jeżeli jest ona przedstawiana w różnych recenzjach. Na samym końcu musimy przejść do bardzo ważnego tematu którym jest autofokus. Niestety w internecie znajdziemy mnóstwo legend co do działania autofokusa w Sigmach. Część z nich jest prawdziwa, część niestety jest tak naprawdę już, już pewnymi legendami, które, które się utarły i każdy, kto mówi o Sigmie, powinien myśleć o niecelnym, złym autofokusie, który źle działa, nie sprawdza się, nie ostrzy tam, gdzie chcemy, itd. itd. Ja aktualnie posiadam dwie Sigma 2435 oraz 85 i muszę powiedzieć tak, od razu zakupiłem sobie Sigma USB Dock. Mamy o tym osobny filmik, w którym przedstawiam, jak możecie samemu w domu sobie skalibrować obiektyw. I powiem Wam, że po kalibracji takiej ten obiektyw naprawdę ostrzy świetnie nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o ostrzenie. Należy to wykonać fajnie, porządnie w domu. Jeżeli nie chcecie robić tego sami, możecie oczywiście wysłać bezpłatnie do serwisu Sigma, który Wam odpowiednio skalibruje Wasz obiektyw z Waszym body. Uwierzcie mi, że naprawdę to działa. Taka kalibracja pomaga. Jeżeli macie jakiś front focus albo back focus, możecie się go naprawdę bardzo łatwo pozbyć. Albo samemu kalibrując, albo wysyłając do serwisu. Po tym zabiegu naprawdę nie ma problemu ze ostrzeniem. Ok, przejdźmy teraz do zdjęć. Pokażę Wam kilka zdjęć, które wykonałem przy użyciu Sigma Art. I możecie sami ocenić, jaką jakość daje ten obiektyw. Na początku mamy kilka zdjęć wykonanych tym obiektywem z Nikonem D90. Jak mówiłem już wcześniej, mogłem wykonać tylko na przysłonie 1.4, więc te zdjęcia będą tylko na przysłonie 1.4. Natomiast możecie zobaczyć, jakie są tego efekty. To jest zdjęcie z Moniką, które wykonałem w plenerze tutaj jest zasiom to było zdjęcie błyskane zresztą te zdjęcie chyba jest omówione w poprzednim odcinku dotyczącym Quadra Light a Atlasa 600 tutaj jest zdjęcie zasiom również następne to jest wszystko wykonane Nikonem D90 i Sigma 85 przy przysłonie 1.4 więc widzicie jaki, jaki tak naprawdę bokach nam generuje ten obiektyw ja nie mam się do czego przyczepić bardzo mi się podoba obrazek jaki generuje Sigma zdjęcie jest fajne, ostre to jest następne zdjęcie z Moniką wykonane na przesłonie 1.4 tutaj również zobaczmy, że jest fajnie, celnie w oko jest, jest bardzo ostre i, i e, naprawdę nie ma się do czego przyczepić te dwa zdjęcia są wykonane w tym samym miejscu no już tu niestety musiałem się troszkę oddalić, ponieważ to jest 85 mm, więc y, zwłaszcza, że to było na D90, więc pomyślmy sobie razy 1,5. Daje nam to około 127, mniej więcej na pełnej klatce mm, więc y, już było się trzeba troszkę oddalić, żeby y, uzyskać taki kadr. Tu również jeszcze mamy D90. E, to jest monika. Tutaj mamy ole fajnie, bardzo ładnie rozmywa tło. Jest bardzo fajnie plastyczna ta Sigma. Naprawdę daje nam no, obrazek, który, który jest przyjemny, fajnie się patrzy. Tu również mamy ole Zauważysz, że naprawdę zdjęcie jest ostre, fajne i nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o to. I to już jest przy 1.4. Tutaj widzimy, jak zachowuje się ten obiektyw na koncercie. Używałem go. Tu mamy przesłonę 1.8. Bardzo fajnie nam rozmywa tło. Również przysłona 1.8, to już wykonane było Nikonam D750. Bardzo fajnie. Ostro, celnie, naprawdę nie było problemów. I lekko zwiększając wartość przysłony, naprawdę robi się jeszcze ostrzej. Ten obiektyw przy około 2.8, 3. Czy F4 tak naprawdę jest najostrzejsze. Przy tych wartościach przysłony biją tak naprawdę wiele rekordów. To akurat zdjęcie produktowe. Zrobione przy przysłonie F8 naprawdę ostre, fajne zdjęcie. Nie ma się zupełnie do czego przyczepić. Bardzo fajnie sobie ten obiektyw radzi w studiu. Tutaj kilka zdjęć, które omawiałem w poprzednim odcinku. Mamy tutaj zdjęcie Ani. Zachód słońca i bardzo sobie fajnie radził ten obiektyw. Również w ciemniejszych warunkach, aczkolwiek no to też głównie zależy od body Jak sobie radzi autofokus w ciemnych warunkach. no Jeżeli chodzi o D D750, to nie ma żadnego problemu. Tu również widzimy, jak fajnie rozmywa nam tło. Tuż tu było właśnie zupełnie ciemno. Autofokus sobie radził naprawdę świetnie. Tu mamy zdjęcie Ani przy 1,4. Tutaj również było 1,4. Tutaj jest Agnieszka. Tu akurat przysłona wynosiła 1,8. Możemy zobaczyć fajnie, że pomimo, że było przez szybę, aparat i obiektyw sobie bardzo fajnie poradził. I mamy naprawdę fajnie ostre oko. Wszystko fajnie się zgadza. Tu mamy Agnieszkę. Widać fajnie, jak rozmywa tło. Tu już było oczywiście robione przy 1,4. To również zdjęcie z Agnieszką. Natomiast na sam koniec chciałem pokazać kilka zdjęć z przedstawienia, jakie miałem okazję fotografować. Czyli pokazać trochę, jak zachowuje się w reportażu. Wcześniej był w zasadzie koncert, a tutaj pokażę Wam, jak radzi sobie Sigma podczas przedstawienia w teatrze. Zdjęcie jest naprawdę ostre. Bardzo fajnie, ładnie rozmyte tło. Bardzo fajnie plastycznie wyglądające zdjęcie. Tutaj następne zdjęcie. No ładne kolorki, ładnie rozmycie. Tutaj widzimy, jest przysłona 2.2 e, zrobiona trochę z dalszej odległości, więc fajnie, bardzo rozmyte tło. No i zobaczcie, jak, jak, jak e, to jest wszystko ostre. No i kilka następnych zdjęć. Tutaj przy przysłonie 2.2 i tutaj również przy przysłonie 2.2. No to na tyle jeżeli chodzi o zdjęcia. To teraz krótkie podsumowanie. Sigma 85 Art. To jest naprawdę świetny obiektyw. Bardzo dobrze wykonany. Piekielnie ostry. Jest to jeden z najostrzejszych obiektywów jakie w ogóle miałem w ręce. Przy 14 możecie śmiało fotografować i nie martwić się o to czy zdjęcie będzie ostre. Oczywiście jeżeli traficie. Warto zauważyć, że przy przysłonie 1.4 tak głębia ostrości jest tak mała, że wystarczy się przesunąć naprawdę o centymetr i, i to zdjęcie może być już nietrafione. E, dlatego bardzo często sobie mówią, że A, nie trafia Sigma itd. Tak tak Natomiast często jest to ich błąd e, i albo błąd osoby fotografowanej, albo obiektu, e, który się porusza. Co do innych zalet, na pewno należy wymienić cenę, która jest wielokrotnie niższa od e, konkurencyjnych. Obiektywów Canona czy też Nikora, nie mówiąc już o, o Zajsach, które są naprawdę wiele, wiele razy droższe. Natomiast Sigma 85/14 pokazała, że może nawet z nimi konkurować, co do WAD. Um, dla niektórych osób wadą może być waga oraz rozmiar tego obiektywu, ponieważ ten obiektyw jest naprawdę duży, naprawdę ciężki. Do wad również e, trzeba by jednak zaliczyć to, że ten obiektyw w wielu przypadkach trzeba samemu skalibrować albo wysłać do serwisu. E, natomiast nie mogę powiedzieć, że wadą jest jego niecelność albo e, złe działanie autofokusa, jak jest często o tym mówione. Natomiast e, Jedynie to, że trzeba wykonać kalibrację czy to samemu, czy przez serwis. Natomiast zdecydowanie rekompensuje to cena, jaką mamy za ten obiektyw. Miałem kontakt również z naprawdę niesamowitymi fotografami, profesjonalistami, którzy zajmują się fotografią modową, są znani w Polsce, nawet poza Polską i korzystają oni z tych obiektywów, więc to również coś znaczy. Mogliby kupić tak naprawdę cokolwiek i mieli również naprawdę niesamowite sprzęty. Mieli nawet również w swoich torbach aparaty Hasselblada ale i również posiadali obiektywy Sigma Art, więc no to, coś, to coś znaczy. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, że ta rozdzielczość optyczna jaką daje nam ten obiektyw, jak i również inny z serii Art, nadają się świetnie do aparatur z wysoką rozdzielczością matryc. Aparaty, które mają teraz po 40 czy 50 milionów pikseli, super będą współgrały z właśnie Obiektywami z serii art. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądnięcie odcinka. Zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia łapki w górę oraz dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, jakie będą się pojawiać na tym kanale. Dzięki w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia.